kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Kosienicach 18 października miała miejsce wyjątkowa msza święta, ponieważ tego dnia do kościoła wprowadzone zostały relikwie świętego Jana Pawła II. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki, który owe relikwie przekazał parafii. Msza święta skupiła duchownych oraz wielu wiernych, licznie przybyłych z Kosienic i okolic. Szukaliśmy Ciebie, a Ty przyszedłeś do nas. Święty Janie Pawle II. 5 lat temu, listopadowy chłodny wieczór, przez całą dobę gościłeś w naszej parafii. Gromadziliśmy się licznie w naszych świątyniach, w Kosienicach i Ciemierzowicach, aby modlić się przy relikwiach i wpatrywać się w krzyż, źródło miłości. Pożegnaliśmy Ciebie wtedy, obiecując, że będziemy żyć testamentem Twoich słów i przykładem niezwykłego piękna Twojego życia. W imieniu wszystkich rodzin, całej naszej parafii, witamy Cię znowu, święty Janie Pawle II, ze świadomością, że pozostajesz z nami na zawsze. Jesteśmy przekonani, że kochasz nas miłością wymagającą. Obiecujemy, że serca naszych rodzin zawsze będą otwarte dla Chrystusa. Księże arcybiskupie, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że gościsz w naszej wspólnocie parafialnej. Dziękujemy za dar relikwii świętego Jana Pawła II jako zadanie dla nas, bo w takich kategoriach przeżywamy tę dzisiejszą uroczystość. Obiecujemy modlitewne wsparcie na drogach pasterzowania w Kościele. Marzeń czy snu, który nigdy nie spełni się.
Boże, nawet jeszcze teraz trudno nam uwierzyć w to, czego jesteśmy świadkami. Jesteśmy niewielką wspólnotą. 1200 osób, mieszkańcy Kosielic, Ciemiężowic. Wspólnotą, która istotna jako parafii trwa na tej ziemi prawie 620 lat. Wspólnota ta nie jest wspólnotą z pierwszych stron gazet. Ale to dobrzy i pracowici ludzie, kochający Boga i układający swoje życie na Jego Słowie. Święty Jan Paweł II jest z nami i w tym dzisiejszym wydarzeniu potwierdza się dostrzegalna prawda Jego życia, że szukał człowieka, chciał być zawsze blisko Niego, tak jak Chrystus. Jest dla nas wielkim wyróżnieniem, że Ty, księże arcybiskupie, dokonujesz wprowadzenia relikwii świętego Jana Pawła II do naszego Kościoła. Byłeś bowiem na co dzień świadkiem tej świętości. Witamy Cię w naszej parafii i czekamy z niecierpliwością na Twoje słowo. Prosimy o modlitwę za nas, bo wiemy, że potrzebujemy cały czas Bożego miłosierdzia. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki zabrał nas w ciekawą podróż, wspominając czas, który spędził z Ojcem Świętym Janem Pawłem II jako jego osobisty sekretarz. Z opowieści arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego dowiedzieliśmy się o wielu wzruszających, radosnych, a czasem wręcz zabawnych momentach z życia naszego papieża. Dokonałem intronizacji relikwii świętego, który tak bardzo pragnął, aby o Bożym Miłosierdziu dowiedział się cały świat. Wspominając słowa Jana Pawła II, święci nie proszą, abyśmy ich chwalili, lecz naśladowali. Dlatego w poczuciu obowiązku pytamy, czego uczy nas świętość tego niezwykłego ucznia Jezusowego z XXI wieku? Jan Paweł II był wyjątkowym człowiekiem. Stając przy nim, odczuwało się pokój, miało się poczucie bezpieczeństwa, życzliwości. Do Ojca Świętego często przyjeżdżał kolega z lat dziecięcych, z Wadowic, pan Jerzy Kluger z pochodzenia Żyd. I najczęściej podczas posiłku wracali wspomnieniami do swoich lat dziecięcych spędzonych w Wadowicach. Kiedyś pan Jerzy Kluger opowiadał, że często chodził z Karolem bawić. Mówił, że najczęściej grali w piłkę. I mówi, że zazwyczaj Karola stawialiśmy na bramce. Nie dlatego, że był słabym sportowcem, ale zazwyczaj wszyscy chłopcy chcą grać w ataku, więc Karol już wtedy z pokorą pozostawał na bramce. Ale po pewnym czasie, kiedy mówi, że Karol spoglądał na zegar na wieży kościelnej, zostawiał blisko i wracał. Już wtedy wiedział, ile czasu może przeznaczyć na zabawę, a pozostały czas na swoje obowiązki. Do Ojca Świętego pisano listy z prośbą o modlitwę z całego świata. I na jego polecenie intencje te w poszczególnych sekcjach językowych w sekretariacie stanu były przepisywane na oddzielną kartkę i trafiały do jego apartamentu. Kartki te kładliśmy na klęczniku. Ile razy Ojciec Święty przychodził do kaplicy, brał je do ręki, czytał, często nad załączonym zdjęciem czynił znak krzyża, potem się modlił. I raz w tygodniu w tych intencjach sprawował najświętszą ofiarę. Wiele razy spotykałem ludzi, którzy podkreślali, że od Ojca Świętego promieniowało jakieś nadzwyczajne światło, energia na nas. Niektóre z praktyk religijnych, których Święty wypowiadał swoją miłość do Chrystusa i Jego Matki, zalicza się do tak zwanej pobożności ludowej. On, człowiek wielkiego umysłu i o duszy artysty, nie wstydził się o szkapelerze tych prostych form pobożności. Godzinka o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. W pieśniach ludowych, jak na przykład polskie kolędy na Boże Narodzenie, koszli i żal, umiał dostrzec głębią treści teologicznej i biblijnej.
miesiącu maju i czerwcu zawsze po kolacji wychodziliśmy na taras, gdzie była kaplica Matki Boskiej Fatimskiej i tam śpiewaliśmy majówki, a w czerwcu witaniem do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zawsze, kiedy był w Polsce, to był na Jasnej Górze. Tylko podczas ostatniej pielgrzymki nie mógł już tam pojechać, więc ojcowie Paulini przywieźli cudowny obraz do rezydencji arcybiskupów krakowskich. Myślę, że jeszcze dobrze pamiętamy dzień 13 maja 1981 roku. Głos proroka naszych czasów miał być uciszony. Swoje ocalenie Ojciec Święty wiąże z Matką Boską Fatimską. Często mówił, że kolejne lata pontyfikatu są mi darowane. Moi drodzy, dotychczas mówiłem, że wyróżniała go modlitwa pokoju. Ale chciałbym podkreślić, że Ojciec Święty był przede wszystkim człowiekiem. Ciągle myślał o drugim człowieku. Był o niego zatroskany. Stąd jego nauczanie o obronie życia, o prawie do pracy, do wolności, do godności. Pamiętam kiedyś na audiencji dla Polaków było trochę zamieszania z powodu dużej liczby pielgrzymów w sali klementyńskiej. I Ojciec Święty, przechodząc między tymi pielgrzymami, przyciskając się, można tak powiedzieć, w pewnym miejscu, nie przywitał się, czy nie pozdrowił wystarczająco mamy jednego z kapłanów. I po skończonej audiencji mówi do mnie: Mieciu, powiedz ojcu mojemu, niech jeszcze raz przyprowadzi mamę tego księdza, gdyż nie tak się z nią przywitałem. Oczywiście miałem problem, o kogo chodzi, ale ojciec Hejmo zidentyfikował osobę. Kiedy z nią rozmawialiśmy, to wcale nie miała poczucia, że nie została dostrzeżona przez Ojca Świętego. Wręcz przeciwnie, była radowana i szczęśliwa, że mogła uścisnąć jego dłoń i ucałować pierścień. Uderzyła mnie wtedy bardzo uwaga i wrażliwość Ojca Świętego na to, co robi. Że nie jest to tylko powierzchowne, ale w każdym spotkaniu jest dialog z człowiekiem. Jan Paweł II niestrudzenie powtarzał, że prawdziwi uczniowie Chrystusa są zakorzenieni w glebie świętości. I nauczył nas prostej modlitwy o świętość. Panie, przyjmij mnie takim, jakim jestem, z moimi wadami, z moimi słabościami, ale spraw, bym stał się takim, jak tego pragniesz. Mój drodzy, do takiego świętego dzisiaj przyszliście i takiego świętego dzisiaj Wam zostawię. Amen. Miłosierny Ojcze, Ty objawiasz swoje tajemnice cichym i pokornym. Odnów w Kościele ducha zwycięstwa, którego mu udzieliłeś i spraw, aby wszyscy roszczeni trwale dążyli do świętości. Święty Janie Pawle, wstawiaj się za nami. Miłosierny Ojcze, Ty kierujesz Kościołem przez swoich pasterzy. Błogosław Ojcu Świętemu, biskupom, obecnemu wśród nas arcybiskupowi Mieczysławowi oraz kapłanom, aby niestrudzenie głosili światu Twoje miłosierdzie. Miłosierny Ojcze, Ty ogarniasz miłością każdego człowieka. Wejrzyj na tych, którzy cierpią z powodu braku pracy, choroby, samotności lub niesprawiedliwości społecznej. Napełnij ich serca nadzieją na lepszą przyszłość, a w nas pomnóż gotowość do podania im pomocnej dłoni. Święty Janie Pawle, stawiaj się za nami. Sługo miłosierdzia, Janie Pawle Wielki, stawiaj się za nami. Ojcu przedwieczny,
refleksję zakończyłeś słowami świętego Jana Pawła II. Panie, przyjmij mnie takim, jakim jestem, z moimi wadami, z moimi słabościami, ale sprawbym stał się takim, jakim mnie pragniesz. Myślę, że te słowa przesłania są dla nas bardzo konkretnym zadaniem. Myślę, że ksiądz arcybiskup, jeśli będzie chciał sprawdzić, czy to zadanie odrabiamy, zawsze zapraszamy do Kościelec, jeśli tylko drogi będą prowadzić. Przyznaję się, że z radością przyjąłem wasze zaproszenie, waszego księdza proboszcza Andrzeja, żebym dzisiaj wziął udział w tej pięknej uroczystości, bo każda taka uroczystość jest dla mnie osobistym takim przeżyciem i wzruszeniem. I dziękuję wam, że przyjęliście świętego do swojej wspólnoty parafialnej z tak wielką miłością, głęboką wiarą, pobożnością i nadzieją. I powiem wam szczerze, że tak wielkiej ilości wiernych, tak wielkiego uczestnictwa w tak małej parafii, to w innych parafiach nie spotkałem. I dziękuję wam, że was tak wielu przybyło, ale myślę, że to jest wszystko zasługa księdza rekolekcjonisty, który was tutaj do tej uroczystości także przygotowywał. Jest to owoc, ale także owoc waszej wdzięczności, miłości do teraz świętego Jana Pawła II. Razem z wami pragnę podziękować waszemu proboszczowi, siostrom zakonnym, że przygotowali nam tak piękną uroczystość. I cieszę się, że święty Jan Paweł II pozostanie z wami w cząstce swojego ciała. Podczas jego ziemskiego pielgrzymowania chcieliśmy go dotknąć, usłyszeć, zobaczyć. A teraz na co dzień będziemy mieli możliwość przychodzić tutaj z nim na spotkanie. Pozwólcie, że na koniec podzielę się z wami jeszcze jednym wspomnieniem, które głęboko zapadło w moim sercu. Myślę, że pamiętamy homilię, którą wygłosił na pogrzebie ojca świętego Jana Pawła II ówczesny kardynał Józef Ratzinger, późniejszy ojciec święty Benedykt XVI. Powiedział on wtedy takie jedno zdanie. Z pewnością teraz Jan Paweł II błogosławi nam z domu Ojca Niebieskiego. Kiedy to mówił, nie wiedział jeszcze o tym, o czym chcę wam teraz opowiedzieć. Otóż na zakończenie każdego dnia około godziny 22:30 Ojciec Święty zawsze szedł jeszcze do kaplicy, krótko się modlił, potem śpiewał apel jasnogórski i wracał do swojej sypialni. W ostatnich miesiącach już towarzyszyliśmy mu, więc mogliśmy zobaczyć, jak to przebiegało. I kiedy wracaliśmy do sypialni, podjeżdżaliśmy wózkiem do okna, gasiliśmy światło, otwieraliśmy wewnętrzne okiennice. Ojciec Święty podnosił się, wstawał, opierał parapet okna, krótko się modlił, a potem błogosławił. Błogosławił przechadzających jeszcze po placu świętego Piotra, pielgrzymów, turystów. Błogosławił wieczne miasto Rzym, błogosławił cały Kościół, cały świat. Błogosławił nas nie tylko w każdą niedzielę po Anioł Pański, jak mogliśmy to zobaczyć przez telewizję, czy podczas uroczystego błogosławieństwa Urbi et Orbi na Boże Narodzenie czy Wielkanoc, ale pamiętał o nas każdego dnia. I wierzę, że od dziś w sposób szczególny będzie błogosławił wam, waszej parafii i tym pięknym okolicom. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Boże, coś polskie przez tabliczne wieki otacza blaskiem Boga i chwały.
Była to wyjątkowa uroczystość, gdzie mogliśmy być świadkami wprowadzenia relikwii świętego Jana Pawła II. A poprzez ich ucałowanie doświadczyliśmy poczucia bliskości z naszym papieżem oraz prawdziwej kościelnej wspólnoty.